Owe pożółkłe pozytywy pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Zobaczmy teraz, w jakich warunkach owe fotografie powstawały. Oto odtworzone wnętrza atelier fotograficznego artysty Bernarda Henera. Pan Henner był cesarsko-królewskim nadwornym fotografem w Wiedniu. Oprócz aparatów, ciemni, przyrządów do wywoływania i naświetlania, jest też studio sprzed 100 lat, a w nim prawdziwa fontanna i tło do zdjęć na różne okazje. Dość zabawy! Pora na wielką politykę! O tym opowiada kolejna ekspozycja Muzeum Historii Miasta. Austriacy rozpoczynają budowę wielkiej twierdzy. Bronić jej będą liczne forty i 130 tysięcy żołnierzy. Daś to szok! Austriacy docenili strategiczne położenie grodu u podnóża Karpat. Po przejściu Przemyśla i karpackich przełęczy otwierała się prosta droga na Węgry. Dlatego tutaj, na wzgórzach wokół miasta, zbudowali jedną z najważniejszych twierdz starego kontynentu. Miała ona zatrzymać nadciągającą ze wschodu armię rosyjską. Prace fortyfikacyjne ruszyły w 1854 roku i trwały praktycznie aż do wybuchu I wojny światowej. Na zniesieniu, w sąsiedztwie Kopca Tatarskiego, stanął fort Pierścienia Wewnętrznego. Ale zasadnicze znaczenie dla obrony miały umocnienia zewnętrzne. 15 potężnych fortów skutecznie zatrzymało Rosjan pod Przemyślem. Żaden z nich nie został zdobyty. Twierdzę wzięto przez oblężenie. Przed jej opuszczeniem Austriacy wysadzili wszystkie mury, działa i amunicję. Dziś ruiny fortów są niczym stare zamki. Otoczone leśną głuszą, monumentalne i tajemnicze, obrastają legendami i niesamowitymi opowieściami. Jak ta o jeńcu rosyjskim, uwolnionym z zawalonych kazamatów Saint-Rideau. Ponoć przeżył w nich 8 koszmarnych lat. Prawdziwa jest ta o skarbie pułkownika Molnara. Było nim kompletne archiwum pułkowe dotyczące całych dziejów twierdzy. Molnar nie wykonał rozkazu ich zniszczenia. W forcie Salis Solio przy odrobinie szczęścia spotkać można bohaterów tamtej epoki. Halt! Papiere! Nazwisko? Inżynier Salis Solio. Salis Solio. Jak to się nauczyli papiery podrabiać? Co tu robicie? Przyszliście fajkę wypalić czy piwa się napić? Jeśli pan oficer zaprasza, to odmawiać się nie godzi. Odmawiać będziecie, ale paciorek na odwachu. Raus! Osobnika w meloniku podającego się za inżyniera Salis Solio, architekta fortu, zgarnął patrol 3. historycznego galicyjskiego pułku artylerii fortecznej imienia księcia Kińskiego. Członkowie tego stowarzyszenia opiekują się pobliskim fortem Borek. A wracając do szpiegów, w twierdzy z pewnością ich nie brakowało. Dowódca generał Kusmanek twierdził, że istniała w garnizonie organizacja spiskowa żołnierzy węgierskich i bałkańskich, chcąca poddać fortece Rosjanom. Wykryci kończyli z opaską na oczach na stokach Winnej Góry albo honorowo strzelali sobie w łeb. Podczas porządkowania fortów oraz penetracji prowadzonych na własną rękę przez miłośników militariów udało się zebrać bogatą kolekcję pamiątek po żołnierzach twierdzy Przemyśl. Prezentowane są w fortach i w muzeum w klubie garnizonowym. Miłośnicy historii wypełnili tym samym do końca rozkaz komendanta Kusmanka. Jego podobizna otwiera cały wachlarzyk dowódców. Generał już w marcu 1915 roku zdecydował o utworzeniu placówki gromadzącej wszelkie przedmioty o wartości historyczno-militarnej, dającej obraz życia w twierdzy przemyskiej podczas wojny. Pana to za co wsadzili? A, proszę łaskawego pana, nie powiedzieli jeszcze za co. To tak jak i nie. Ale tytoń zabrali i fajkę. To już nie oddadzą. Jak to? Albo to w Przemyślu muzeum fajek mają. A.
Muzeum Dzwonów i Fajek mieści się w XVIII-wiecznej dzwonnicy zbudowanej przez unitów. Miała zwoływać wiernych na nabożeństwa do grecko-katolickiej katedry, ale nowej cerkwi nigdy nie wzniesiono, dlatego wieża służyła jako strażacki punkt obserwacyjny. Oto ukryte w niej skarby. Ekspozycja fajek zajmuje dwie kondygnacje. Na jednej zgromadzono egzemplarze historyczne i znaleziska z przemyskich fortów. Niemal każdy wojak przywoził ze sobą do twierdzy towarzyszkę żołnierskiego żywota. Lulka była miłym upominkiem dla kolegi czy przełożonego. Główki, najczęściej porcelanowe, zdobiono malowidłami. Mógł to być wizerunek obdarowanego. Osobne miejsce zajmuje wystawa przedstawiająca historię fajki przemyskiej. Od czasów Wincentego Swobody, mistrza z Czech, który w 1908 roku założył tu pierwszą fabryczkę i wyuczył swoich następców, aż do czasów współczesnych. Wszyscy fajkarze ze Zbyszkiem Bednarczykiem na czele rozgłaszają wszędzie, że Przemyśl to fajowe miasto. Przemyślu palic trza psia jego macie. Każdy swą fajkę musi ssać. Pan radca, lekarz czy oficer. Taki w Przemyślu jest obyczaj. I znowu pelerynka tytoniem naciągła. Panie Dziejku, czy można inaczej? Można, a nawet trzeba, panie Dziejku, użyć dobrej fajki i dobrego tytoniu. Będzie smakował wszystko. Moja małżonka strasznie tego nie znosi. Jakaś dziwna to kobieta. Większość pań na świecie uwielbia zapach fajki, lgną do fajczarzy. Jest takie powiedzenie fajczarskie, które eliminuje tego typu felery. Dymu dla nikogo, zapach dla wszystkich, smak dla mnie. Tak należy palić fajkę. To jest kwintesencja fajczarska. Fajka ma swoje święto w lipcu. Dzwony świąt nie mają. Grzmią codziennie. Na mszę poranną, na anioł pański i na wieczór. Te w muzeum są już na emeryturze. Największe wiszą w szybie wieży. Pochodzą z XVII-wiecznych pracowni gdańskich i toruńskich. Jest też dzwon z firmy Felczyńskich. Dzięki nim Przemyśl od 100 lat słynie z ludwizarstwa. Jak powiedział Nestor Michał Felczyński, historia świata składa się z dwóch przeplatających się ze sobą okresów. W jednym dzwony przelewane są na armaty, w drugim armaty na dzwony. I oby tych symboli głosu Boga łączących niebo z ziemią było jak najwięcej. Nowy gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej budzi kontrowersje wśród mieszkańców, ale za pół wieku nikt o tym nie będzie pamiętał. Przyzwyczajenie i patyna czasu zrobią swoje i budynek będzie jak u siebie. Jak pochyły rynek z zabytkowym brukiem i szwejkiem siedzącym na skrzyni z amunicją, z ulubionym kuflem i fają. Kto ich dotknie, temu nigdy nie zabraknie tytoniu i piwa. Kiedy w ratuszu opracowano strategię rozwoju turystyki i na twarz kampanii promocyjnej miasta twierdzy wybrano dobrego wojaka Szwejka, zazdrosne o niego krakusy z przekąsem pisały, że głupek promuje Przemyśl. Uważają Szwejka za idiotę. Ale przez tego idiotę nigdy nikt nie zginął. Przeciwnie, w nieludzkim czasie I wojny światowej, wywołanej przez mądrych władców, wnosił odrobinę uśmiechu i roztropności wypływającej z woli życia. Na stokach jednego z 7 wzgórz miasta rozciąga się kompleks cmentarzy wojskowych. Tutaj pochowano tysiące żołnierzy poległych w czasie trzykrotnego oblężenia twierdzy Przemyśl. Obok kwater armii austriacko-węgierskiej skromny cmentarz rosyjski z 2 krzyżami i tablicą. Okazalszy w formie jest cmentarz niemiecki, wzniesiony jako murowane mauzoleum. Spogląda gdzieś z chmurki dr Henryk Jordan na swój rodzinny Przemyśl i nie kryje zadowolenia. Wszak on pierwszy wyprowadził zajęcia fizyczne z dusznych sal na powietrze i namawiał do rekreacji kogo się tylko dało. Niemal w centrum miasta, na górze Zniesienie, są do dyspozycji kolejki krzesełkowe, ciągi piesze i rowerowe, także dla uprawiania downhillu, a zimą śnieżone i oświetlone trasy narciarskie. Tor saneczkowy czynny jest cały rok.
Panowie i panie, jazda! Przystanek albo przesiadka wykluczony. W tysiącletnim Przemyślu niemal od zawsze wschód stykał się z zachodem. I ten klimat pogranicza zachował się tutaj do dziś. Mozaika kultur, religii i pamiątek przeszłości różnych narodów, oto bogactwo Grodu nad Sanem. Sąsiedztwo granicy z Ukrainą, pobliże Bieszczadów, Karpat Wschodnich i Lwowa, to dodatkowe atuty miasta, które prawdziwie zasługuje na to, aby nazywać je wyjątkowym. W 1914 roku, podczas odczytu Towarzystwa Upiększania Miasta, prelegent przytoczył wrażenia pewnego Anglika. Gdyby Przemyśl leżał w Anglii lub w innym jakimś kraju, zrobiono by z niego ósmy cud świata, powiada. I to jest zadanie dla współczesnych gospodarzy i mieszkańców. No i dla dobrego wojaka Szwejka, promującego miasto turystyczne, twierdzę Przemyśl. A na pożegnanie spacer oświetlonymi uliczkami Starego Przemyśla. Do zobaczenia w fajowym mieście!